Ja właśnie jestem teraz uczennicą klasy ósmej i kończę ostatnią klasę właśnie w tej szkole. I właśnie moją decyzją jest podjęcie dalszej nauki w jakiejś nowej szkole i mam nadzieję, że dostanę się do liceum ekonomicznego, ponieważ chciałabym zdobyć na przykład no, co najmniej średnie wykształcenie. No może jeszcze, być może wybiorę się na maturę, studia, ale to już zależy od moich następnych ocen, które osiągnę w przyszłości. No i myślę, że chciałabym podjąć pracę na przykład w banku, coś z księgowością związane i mam nadzieję, że uda mi się zrealizować moje plany. Dziękuję. Czyli ja już podjęłam decyzję dosyć dawno, już parę lat temu. Wybrałam liceum ogólnokształcące. W przyszłości chciałam studiować w wybrany kierunek i myślę, że nauka w tym liceum mi pomoże w tym. A liceum jak wybrałaś kierunek? Co myślę, że będę w klasie matematyczno-fizycznej względnie biologiczno-chemicznej. Ja chyba mi się wydaje, że właśnie na drugi profil wybiorę. Ja tak jak koleżanka postanowiłam iść do liceum ogólnokształcącego. Nie wiem jeszcze dokładnie na jaki kierunek, ale o tym zdecyduję później. Chciałabym później kształcić się w jakiejś wyższej szkole muzycznej lub w jakiejś szkole, która przygotuje mnie do zawodu, który sobie wybrałam, czyli do zawodu piosenkarki. Dziękuję. Ja postanowiłam kontynuować naukę w technikum ekonomicznym we Wrześni. Chciałabym po skończeniu tejże szkoły pracować w dobrze prosperującej firmie. Być może po kilku latach sama założę jakąś firmę. Ja po ukończeniu 8 klasy pragnąłbym kontynuować naukę w technikum drzewnym we Wschowie. W decyzji mojej pomogli mi rodzice, ponieważ mój ojciec ma prywatny zakład stolarski i tam bym pragnął pracować, a w przyszłości przejąć zakład. Ja po ukończeniu 8 klasy chciałbym kontynuować naukę w liceum handlowym w Olsztynie, ponieważ zawsze były moje takie zainteresowane. Dziękuję bardzo.